Jak wiecie, ja kocham wysokości, kocham szybkość i wysokości. To są dwie rzeczy, które naprawdę uwielbiam i na które mam zajawę. Jak wiecie, ja już skakałam na bungee z najwyższego punktu tak naprawdę w Polsce. Co ona lubi? Szybkość i wysokość. To na Marsa ją wyjechać. Na Marsa niech leci. To do Ilona Maska muszę napisać. A będzie i wysoko, i szybko. Względem Ziemi oczywiście. I subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem i żeby nic was nie ominęło. Zobaczcie, jak mamy tutaj pięknie. W ogóle trafił nam się praktycznie identyczny pokój, jak mieliśmy z Karolem właśnie 2 lata temu. Mega. Bo pokoje w hotelach ogólnie wyglądają podobnie bardzo, jeden do drugiego. Tam jest kilka opcji. Jakiś jest, później jest jakiś deluxe, jakiś inny, jeszcze jakiś inny i tak dalej, nie? Tutaj jest pokój. Co jest fajne w tym pokoju? To oczywiście Karol. Wanna. Ja uwielbiam wanny. Zawsze jak przyjeżdżamy do hotelu, to ja pierwsze co sprawdzam, czy jest wanna, bo ja uwielbiam długo siedzieć w wannie i się kąpać i tak dalej, i tak dalej. A tutaj mamy przepiękną łazienkę, oczywiście jest bałagan. A co jest jeszcze fajne w tych pokojach, to to, że tutaj nam pani przynosi cały czas świeże owocki. Świeże owoce i wodę mamy pod dostatkiem. Wersow to jest, w jej świecie to jest tak, zamiast stóp są stópki, zamiast owoców są owocki. To jest wszystko zdrobniałe. Co to jest za planeta? A, zobaczymy, co tu jeszcze dzisiaj będzie. O Boże, nienawidzę tego gorąca, już cały spocony. Wyszedłem tak gorąco, tak smaży. O Boże, jak ciężko. Chodź, panie, przyjechał nasz Rolls Royce. Okej, dobra. Niech ta Lalunia zdejmie te spodenki kolarskie. Nie, to są drogie spodenki, wiesz? To jest marka taka, że chyba taka droższa. Tak mi się wydaje, więc to trzeba chodzić w takich. Widocznie takie jest fajne życie. Kochani, nie przemyślałam jednego, ponieważ minimalna waga, żeby iść na tą atrakcję, to jest 50 kg. I ważyłam się przed wyjazdem, ważyłam 48 kg i dzisiaj zjadłam wszystko na śniadanie, tak pożerałam, ale rozkminiłam jedną rzecz. Ubrałam buty, które ważą chyba serio z kilogram albo nawet więcej, więc spokojnie muszę się zmieścić. Muszę się zmieścić, po prostu muszę wejść na wagę w butach. Ciekawe, czy ja będę jako, że mniej ważę, będę szybciej zapierać. Fizyka się kłania. Ja wiem, że to nie jestem, to nie jest to główny, to nas nawet nie jest. Nie, nie, to nie jestem główny. Patrzcie, mają tramwaj. Musimy Majka. Kobieta, tam bierzemy Huracana Cabrio? Ale po co? No, żeby zapierdolić pod Baju. Bierzemy Peugeota, David? Żeby zapierdolić na Skoda? Plan na dzisiaj to jest znaleźć jakąś dobrą sugar menu. Po prostu. Bo nie, tutaj na nic nie jestem. Bez czekaj, wait. Dalszy. No i co teraz, k***werka? Teraz już nie uciekniesz. Dawaj, ciężkie buty, jasne, jasne. 65. Skupiam. O kurde, 88 na wakacjach. O shit, dobra, tutaj jest kurde wysoko. Daj to, i się zaczyna takie Ja bym się bojał. Jak byliśmy na dole, to byśmy takie... Lubię to słowo, bojał. Byłeś tam? Nie, bojałem się. Moje ulubione. Kozakami, nie? Ja tak myślę, co to jest? Ja już wiedziałem, nie? Zagadałeś do tej dziewczyny na dyskotece? Nie, co ty, bojałem się. Widziałem, że będzie tak wjeżdżamy, że to jest takie coś, że... Teraz jest sobie strona, nie takie w Minecrafta. Ja nie chcę wygrać. 3, 4. Jest raz. 3, 4. Dobra, jest to, że pierwsi? A jak to jest? Pierwsi. Nie, no my przegraliśmy, no to my decydujemy. Wydecydujemy, czy jedziemy pierwsi, my, czy nie chcę. Ja... Prawo jest druga. Ale mi kupę chce! Dobra. Ja pierwszy! O ty kurde! Jak ten pierwszy? No dobra, no dobra. A no w sumie to ja wolę ze zwerką. Dobra. O, koleś pierwszy, no. Co się dzieje? Polecimy kurde! Dobra, nie, nie, jednak nie, pierwszy samo do czynnika. Szczerze? Ja pierdolę. Ej, to jest straszne! Dzięki, Mateusz. Straszne, kurwa, to jest straszne w kurde! Ja... Ale dziwne, że on w okularach będzie, bo to ten... Nie no, chyba mu zdejmą te okulary. A pierdolę! Patec, kurwa! Dlaczego zgodziliśmy się na coś takiego? Zestram się w locie na pewno. Please check everything. Did it 5 times. I co trąba teraz, kurwa?
Już nie jest. A my startujemy na leżąco? No. Pojeb to jest. No i co tam trąba, sąsiedzie? Trąba. Hey guys, are you ready? Yeah. Yes. Ale to fajnie, że tak we dwóch przy sobie. To fajnie. 3, 2, 1, go! Fajnie, fajnie, ale jakby ptak jakiś leciał, jakiś pterodaktyl, na pewno komuś walnęło, chyba że tam nie wiem jak tam wygląda ta sytuacja z ptactwem w Dubaju, ale słabo by było jakiegoś gołębia w usta złapać. Ja się zastanawiam, jak to jest, jak wiecie, jak są te takie płaszcze, takie stroje, suit tak zwany, do latania. A nigdy pewnie w życiu nie będzie mi dane spróbować, bo to trzeba tam już wiedzieć, ogarnieć tą całą, jak się poruszać i tak dalej, aerodynamikę lotu. Ale wiecie pewnie, o czym mówię. Wow! O kur... Ty patrz, nie doleciałem, kurwa! Spadnę na barierkę! Ale jak puściło, to nawet ta prędkość nie była jakaś niesamowita, tak naprawdę. Tak sobie tylko leciałeś w dół. Ale zanim poleciałem, to byłem zesrany. No, zanim puściło. Chłopacie, no ale jestem zesrana. Troszkę też. O skórę. Gotowa? Pamiętaj o rękach, trzeba puścić od razu. Okej, 3, 2, 1, go! Jazda! Ale Trąba i patec o wiele lepsi showmeni, nie? Na to wychodzi. Ale super! Ale zajebiście się leci! Ej, na początku byłam przerażona, ale okazuje się, że jest zajebiście! Dobrze, że nie zaczynałeś powiem! No, byłby przypał. Ej, ale na początku, jak tak leżysz już tam u góry, to jest super przerażająco, tak już serio, super przerażająco. Zrany cały. No, ale jak leżysz. Zrany. Powiedz tak myślisz, kurde, na górze było fajnie, fajnie. No, mi ludzie z samochodu. A ja próbowałem mele puścić, ale się oplułem cały. Ale jak jesteś u góry, to jest sranie. To jest sranie. Ale właśnie wiesz, co jest, wiesz, co daje dużo? Że to oni cię puszczają. Tak. Jak ty miałbyś sam skoczyć, to zawsze jest to, że musisz sam, tak jakby wiesz, spowodować, że umrzesz zaraz, nie? Wiesz, sam się targnąć na własne życie. A jak oni to robią, to nie... Fajne, fajne, ciekawe. Nie wiem, czy bym chciał. Ciekawe, czy tam były jakieś wypadki. No ale w Dubaju to chyba tam dbają, nie, o bezpieczeństwo, bo to turystycznie ostro miasto, więc jak był wypadek, to i tak się nie dowiemy. Nie masz nic do gadania, nie? Przez długi czas widziałem jej na Instagramie, gdzie się przewijały, myślę sobie tak, nie skusisz się, nie. Ten ziomeczek to wygrał życie, nie? Wzięli go do ekipy, bo była luka po mikserze. Nie patrz. No on wcześniej chyba zdjęcia u nich robił. Nie patrz, drogie, nie patrz, nie patrz. Ale w końcu kurwa się na nie spojrzeć. I to jest tyle, tak, że to jest zwykły bus. Paweł, zauważyłeś, że na moście przy locie trąby, a potem werki na moście, tam dokładnie te same samochody? Ta sama scena, o Jezu. O jej.
No i co z tego? Co to znaczy, że nie leciała? Że dali tą samą scenę z przedniej kamery? To znaczy, że coś jest sfałszowane? Kurwa, była dobra scena, może za drugim razem się nie włączyła kamera czy coś, no ale przecież i ona zjechała i oni, no. Co to jest zwykły but? Ale jak... To prawie już taka sama drama jak z minibajkiem, co chciał pójść spać, no. Te same samochody na moście, ja pierdolę. Jak ja współczuję Frizowi czasem, żebyście wiedzieli, jakie ludzie mi przesyłają rzeczy na nich. Ja się łapię za głowę, nie? Mówię, ludzie po pierwsze wszędzie widzą narkotyki jakieś. Ostatnio dostałem jakieś sygnatury czasowe, nie? Że ej, zobacz, tu i ta sekunda jest to i to. Ja tam patrzę, mówię, ja pierdolę. To tylko pokazuje, że jak ktoś chce coś widzieć, to wszędzie coś zobaczy. Jest niesamowite. Ja widziałem, jak oglądałem tą scenę na czacie, jak dzieciaki wariowały. Ej, zobacz, tam są te same samochody. O Jezu. Nie, to te same samochody są? Naprawdę były te same samochody? Już piszę do YouTube'a. Kasujemy kanał Freeza, nie? Kasujemy kanał Freeza i wersów już tutaj piszę. Dzień dobry, YouTube. Proszę skasować, bo te same samochody są na moście. Ej, już jest po Freezie. Dziękuję. Sami chcieliście. O, pooglądasz na Instagramie wszystkim, to czujesz łapiesz taką zajawę, że po prostu wow. No i mi się mega podoba ten model. Jak zobaczyłem tą kolorystykę, bo nie wiedziałem, że takie w ogóle są. Wiedziałem, że są przeźroczyste, ale białe. Nie wiedziałem, że są niebieskie. No, to od razu pomyśleliśmy, że okej, okay, to no, muszę jak pójść na kanał. Dobra, wyciągam jednego buta. Wow. Patrzcie tu, transparentne Louis V trainers. No coś cudownego, coś cudownego. Wydaje mi się, że to będzie naprawdę bardzo... Jaki śmieszny donate przez chwilę był. Gość pisze, wrzuciłem fragment walki na swój kanał. Najman mi go usunął za prawa autorskie i w nawiasie niesłusznie. No kurwa, sam przed chwilą powiedziałeś, że wrzuciłeś fragment walki. No jak niesłusznie? No słusznie, no. Przecież to należy do niego, nie? On ma prawa do tego. No to ci usunął. To twoje jest? Ty to nagrałeś? Ten fragment, który wrzuciłeś, byłeś na tej gali, nagrałeś? Czy po prostu sobie zgrałeś? Zgrałeś sobie. To nie należało do ciebie, nie? No to słusznie ci usunął, ma do tego prawo, no. Jest normalne. Dodałeś tam jakiś swój komentarz? Podejrzewam nie. Tylko po prostu wrzuciłeś jego fragment pay-per-view. Tak samo jak wrzucisz fragment walki Fame MMA, który jeszcze nie jest opubliczniony, tak samo ci zdejmą, nie? Bo za dostęp się płaci. No to jest jak retransmisja wręcz. Ale to bardzo mocno pamiętam z Dubaju. Taka przewalona, wiesz, moglibyśmy kupić jakieś stonowane buty, jakieś spoko buty stonowane. Rozumiem, tam wiesz, wrzucić 5 sekund, czy 10, no jak na Instagram, czy coś, ale jeżeli wrzuciłeś całą walkę, albo nawet fragment, a jeżeli on się czuje jakby urażony przez to, albo że w ten sposób, to ma do tego prawo. Ale to są zwariowane, one będą przypominały Karolowi właśnie od... Pamiętajcie, czym jest prawo cytatu. Prawo cytatu to nie jest za... jeden do jednego materiału, bo ja często dostaję takie pytania. Ej, wrzuciłem do siebie odcinek tego i tego youtubera, albo shota, na przykład shot, jak wy robicie shot, nie, z mojego live'a, to nie jest prawo cytatu. Wiecie, czym jest prawo cytatu na przykład? To jest dodanie własnego komentarza, analiza krytyczna, a nie za jeden do jednego materiału, nawet nie dodanie swojego komentarza, nie dodanie swojej twarzy, tylko o, ja teraz sobie skopiuję verse of film, wrzucę do siebie, prawo cytatu, nie usuwaj mi. Jakby dzieci nie kumają tego, czym jest prawo cytatu. Nie możecie podpisać jeden do jednego. Fragment shota, jak zabieracie, to już to nie jest prawo cytatu, że wy jesteście kanałem shotterskim. To też tak nie działa, nie? Ja na przykład nie usuwam, bo macham ręką na to. Ale gdybym chciał, to bym mógł normalnie wszystko usunąć. Tak samo każdy inny streamer. Teraz już streamerzy robią własne kanały shotterskie. Bo to ludzi już zaczyna drażnić, nie? A mnie najbardziej wkurza, jak ktoś bierze ode mnie fragment, robi z tego shota i jeszcze kłamliwy tytuł daje, żeby clickbaita zrobić, nie? Że na przykład ja coś mówię takiego neutralnego, a ktoś tam specjalnie Wardęga w ostre słowa powiedział to i to. To jest już strasznie denerwujące. To wtedy już zdejmuje takie rzeczy. W tym czasie spędzam w Dubaju. Dobra, mam dla ciebie niespodziankę. Mam dla ciebie niespodziankę. No. Kreten, no. O, skurcze wycone, no. No. Gotowy? No, oczywiście jestem. Dobra. Proszę bardzo. No pięknie, pięknie. Wykosztowałaś się, chociaż nie wiem co to jest. Może to być na przykład duży szalik. No właśnie. Albo nawet szampon w środku, a tylko w takim ładnym opakowaniu. Taki Kinder Bueno w środku. Tak, cały Kinder Bueno. Dobrze.
obstawiam, że mogą to być spokojnie buty. Tak myślę. To są buty. Nie wiem, czy ci się spodobają, no w ciu mi Dorado powiedział, że to są najmodniejsze w tym sezonie przekoty. O, pieczone, jakie szalone są. I specjalnie ci daję je teraz, żebyś miał już do teledysków i żebyś mógł sobie w nich trupać. I to są najmodniejsze teraz buty w tym sezonie. Jak no... Ja pie***le, kurwa. O kurde, to musisz zastanowić, czy nie chcę w nich być na tym teledysku, tylko czy ja mam coś, co będzie fitowało. Dziękuję bardzo, komórka. Mocne, no mega mocne. To musisz ubrać i chodzić. Dzięki, Leila. Mega mocne i takie, no naprawdę, że mocne, mocne. No, bo stwierdziłam, że... Powiem tak, sam bym sobie ich nie kupił pewnie, no nigdy wiem, nie, no. ale dzięki bardzo. Kurwa, nie dziwię ci się, Fejcu. Naprawdę ci się nie dziwię. Czekaj, może przymierzę najpierw? Tak. Trochę za duże. Mocne. Duże? No. Pokaż. O nie. O nie, to jest. Tu jeszcze jest przypał, bo tu już kije za duże, ale to widać, że są za duże. O nie. No, trzeba będzie... A to będziemy mogli... Oj, tam urośniesz jeszcze, no. Dostałem buty nowe na urodziny, tylko że za duże. O nie, ja... Powiem wam tak, no, mi jest, ja nie będę komentował, bo mi jest ciężko zrozumieć. Ja po prostu, mnie nie kręcą marki, mnie nie kręcą drogie rzeczy. Mnie nie jara to, że na pudełku jest napisane Louis Vuitton. Ich jara, nie? I dlatego mi jest ciężko to zrozumieć. Tak samo, nie wiem, kogoś nie jara, na przykład kiedyś, wiele lat temu, nie? Na przykład ja się, wow, armor jaki w TB, kurwa, Magic Plate Armor, moje marzenie. A ktoś by powiedział, kurwa, przecież to tylko przedmiot w grze, nie? Więc ja jestem w stanie po prostu zrozumieć, że ja tego nie rozumiem. Jestem w stanie to zrozumieć, że ja nie rozumiem tego, czym oni się jarają, ale nie mówię, że to jest złe, oni to lubią, podoba im się to, kręcą ich drogie marki, kręcą ich drogie samochody, wycieczki, ładne hotele, ja inne rzeczy mi się w życiu podobają, nie? Dlatego ja nie będę tego krytykował i nie mówię, że to jest złe albo to jest dobre, ich to kręci, dla nich to jest zajebiste mieć buty jakiejś tam drogiej marki, ja kurwa chodzę w skarpetach i w tych, i w sandałach zimę. I chuj. Ojejku, no a dalej lecimy. Nie ukryjesz, kurwa, nie da się. Będę bym chciał. Nie da się, kurwa, widać, nie dam rady, no. Jakbym oszukiwał, mówił, że są dobre, nie, no nie dam rady, no. Bo ludzie stoją w kolejce koło ciebie i mam. Ty kurwa, buty dawaj, no. 4-2 to jest gimbal. No 4-2. Tak. 4-2, no, buduje 4-2, buduje na 4-6. I oczywiście tutaj życzenia dla Karola, piszcie w komentarzach. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Jakieś życzenia trzeba złożyć Karolowi w komentarzach. Karolku. Innej dziewczyny. Bez. Co życzonka?